Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym tygodniu ze mną. Jestem w stroju dosyć sportowym, ponieważ idę dzisiaj na jogę i medytację. To jest hatha yoga połączona właśnie z medytacją na godzinę 5. Byłam już dzisiaj w szkole, jak widzicie jestem jasna, dlatego że mam piękny słoneczny dzień, chociaż strasznie ostatnio wieje. I bardzo się cieszę, że spędzamy razem już 6. tydzień w Edynburgu. Zobaczymy, jaka będzie myśl przewodnia tego tygodnia. Może Oscary, może filmy. Zobaczymy. Natomiast u mnie zaczyna się naukowo-jogowo i tak też będzie i jutro, i pojutrze. Także mam nadzieję, że mimo wszystko spędzimy sobie miło ten tydzień. Oto moje stir fry z domowym sosem orzechowym, moi kochani, z makaronem z edamame, podane na sałacie z kolendrą i nerkowcami. Kiedy wyszłam z domu, to lało, a teraz mam tęczę. Jest pięknie. Choć nie wygląda to jak kolacja marzeń, słuchajcie, zrobiłam sobie kurkumowe latte spienione na mleku sojowym i do tego cudowne owoce. Napisałam właśnie raport na 1000 słów. Radość sięga zenitu, kiedy zrobiłam domową fasolkę po bretońsku z oczywiście napieczonym ziemniaku z płatkami drożdżowymi, pietruszką i do tego sałata z oliwą truflową jako dodatek. Postanowiłam zrobić z wami mały check-in, bo praktycznie w ogóle się do was nie odzywałam dzisiaj, wczoraj też jakoś mało. I nie wiem czemu, mam jakiś dziwny nastrój, ale wczoraj cały dzień pisałam ten raport. Dzisiaj napisałam jeden rozdział licencjatu, nie wyszłam w ogóle z domu. Jest pełnia, była pełnia w pannie. Bardzo dobrze spałam, nie czułam się super, a dzisiaj nie miałam najmniejszej ochoty się ruszać. Miałam iść na jogę, ale wczoraj byłam na jodze. I po prostu sama myśl w ogóle pójścia tam była dla mnie wykańczająca. Także stwierdziłam, że muszę w końcu pochillować. I zaczęłam oglądać serial Młody papież z Judem Law i z Diane Keaton. Bardzo fajny pierwszy odcinek. I teraz chyba zobaczę sobie jeden odcinek Mildred Pierce, czyli serialu też nagradzanego w ogóle z Kate Winslet w roli głównej. I słuchajcie, miałam straszną ochotę na coś słodkiego i mam wrażenie, że ktoś jest pod oknem. No nieważne, co chciałam wam powiedzieć, to, że od niedzieli mniej więcej mam cały czas ochotę na jakieś niezdrowe przekąski. To mi się rzadko zdarza, zazwyczaj mam ochotę naturalnie po prostu na zdrowe rzeczy, a tak to cały czas chodzą po głowie jakieś ciastka, jakieś orzeszki, jakieś chrupki, chipsy. W ogóle jak nie ja. Stwierdziłam, że będę silna i po prostu przygotuję sobie jakąś zdrową alternatywę tego, o czym marzę. Ostatnio chodzi mi po głowie w ogóle czekolada, a ja nie jestem fanką czekolady, więc też nie wiem, o co chodzi. Natomiast bardzo zmotywowała mnie Kaja Wegewruszka, bo robi teraz wyzwanie u siebie, znaczy teraz jak ja to nagrywam, czyli 1000 lat przed wami. Robi wyzwanie właśnie ze swojego e-booka i dużo mówi właśnie o tym, jak ważne jest to, co wkładamy, jakby to, co jemy i jak to wpływa na nasze ciało. I otaczam się jakby tym takim środowiskiem zdrowia i wiem, że zjedzenie takich osolonych, osłodzonych, obodstowanych orzeszków naprawdę mnie służy. Czy też gotowych ciastek, bo mogę sobie zrobić fajne orzeszki na słono, mogę sobie zrobić własne ciastka i będę wiedziała po prostu, co znajduje się w nich. Ale autentycznie powiem wam, że jest mi ciężko. Autentycznie mam jakąś taką... Nie wiem, mam jakąś taką blokadę i strasznie, strasznie ze sobą walczę. No, natomiast postanowiłam, że zrobię sobie, widzicie, nawet nie jestem w stanie się wysłowić, autentycznie. Postanowiłam, że zrobię mus czekoladowy, bo robiłam fasolkę po bretońsku, niestety w puszce, bo tutaj znaleźć suchą fasolę to jest bardzo ciężko, ale postanowiłam wykorzystać aquafabę i zrobić z niej deser. Miałam ochotę właśnie na coś czekoladowego, jednocześnie na coś takiego lekkiego. Nie miałam ochoty zjeść całej paczki ciastek, a wiemy, że tak by było, gdybym kupiła ciastka. Więc zrobiłam sobie mus czekoladowy i to będzie moja cudowna kolacja. Także polecam wam serdecznie ten przepis. Zjadło na mnie oczywiście, chociaż ja go robię na oko. Miałam z dwóch puszek aquafabę, pół czekolady rozpuściłam, ubiłam aquafaby z odrobiną brązowego cukru, dorzuciłam czekolady i teraz moje 3 porcje
sobie duże porcje, bo normalnie to wychodzi to znacznie więcej. Zastygają sobie w lodówce, to powinno tak stać z godzinę niestety. No, a ja tutaj robię niezłą pogadankę z Wami. I tak, moi drodzy, prezentuje się mój mus. Jest trochę płynny, no cóż, nie jest idealny, bo zerowe proporcje, ale mam mniej więcej 3 tego typu deserki i w lodówce będą na mnie czekały na najbliższe dni. Tak jak Wam mówiłam, nie mogę przestać myśleć o jedzeniu, więc zrobiłam sobie domowe, słone, grillowane orzeszki z papryką wędzoną i curry z dodatkiem sosu sojowego. Słuchajcie, właśnie dostałam maila, że mogę sobie wybrać, co chcę zjeść na moim balu na koniec szkoły i wybieram zupkę i tutaj mam nadzieję, że będzie coś wegańskiego. To wygląda, jakby było wegańskie, także módlmy się. I to wygląda, jakby było wegańskie, czyli jakieś peach melba. Spokojnie, to nie déjà vu, tylko w środę Karolina je dokładnie to samo. Większość dzisiejszego południa spędziłam na przygotowywaniu dla Was mini podcastów, które mam nadzieję, że już są na kanale i będą regularnie się ukazywały. Są to fragmenty mojego dużego podcastu o Kongresie Medycyny Integralnej, poszerzone o pytania, które bardziej prywatnie zadawałam tym wszystkim niesamowitym mówcom, lekarzom i nie tylko, specjalistom ze świata zdrowia, więc Was bardzo, bardzo do tego zapraszam. Staram się wszystko podlinkować. I druga rzecz, a propos self-promo, to zachęcam Was do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, to jest najmilsza grupa. I tam dzielimy się różnymi, czyli ja najczęściej wrzucam, po prostu spamuję różnymi artykułami, filmikami ze świata szeroko pojętego, etycznego, wegańskiego, zdrowego, ekologicznego. Także wszyscy są mile widziani i wszystkich ręcznie zatwierdzam. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj kawka z mlekiem kokosowym, jest 8:30, mamy czwartek, jest pochmurno i zapraszam Was na ciekawy dzień. Dzień dobry kochani, witam Was z mojego domowego studia, to ja i mój pożyczony mikrofon. Nagrywam dla Was właśnie mini podcasty, które już się chyba ukazują, z tego co wiem już jeden się ukazał. Także strasznie się cieszę, że moja przyjaciółka ma ten mikrofon i będę miała dla Was materiały przez cały kwiecień, także nie musicie się stresować. W kwietniu będą podcasty z tej serii zdrowotnej i dosyć mocno naukowej, ale mam nadzieję, że są wśród Was osoby, które się tym interesują. Dzisiaj mam ekstra dzień, słuchajcie, idę do szkoły. Szał. Następnie idę na kawę z moją koleżanką, potem idę na jogę, a potem idę do kina na film, który bardzo chciałam obejrzeć, czyli Boy Erased. O synu pastora, który jest gejem. I to było ileś tam 10 lat temu w Stanach i był to istny szok. To jest tam Nicole Kidman, jest Russell Crowe, także ja jestem po prostu totalnie podekscytowana. Dajcie znać, czy chcecie podcast o filmach, bo ja kocham filmy, naprawdę, może zrobię taką serię. W każdym razie dzisiaj dzień pełen wrażeń, naprawdę, po prostu będę latać raz, dwa z atrakcji do atrakcji, zresztą jutro też szykuje się super dzień, także w końcu się rozkręca, tak się cieszę i też mam, widzicie, w moim przypadku tak wyglądają proste włosy właśnie, że je wyprostuję, pójdę spać i są po prostu takie, że nie jedna osoba uzna, by je zafalowane. Well, trudno. Ja się zbieram i biorę ze sobą do szkoły lunch, który zjem tuż przed zajęciami i po prostu już wychodzę stąd, bo muszę dosyć tego nagrywania. Słuchajcie, bo strasznie słychać moje oddechy. To jest jakiś koszmar z tym, kocham, bardzo jestem wdzięczna za niego, ale słychać każdy mój oddech tak, więc po prostu muszę to wszystko usuwać. No ale cóż, czego się nie robi dla dobra Waszych uszu. Lecę. Trzeci dzień, a u mnie bez zmian, moi drodzy, ale jest własny lunch. I w takim oto pięknym stroju wybywam z domu, bo yoga i kino to nie pokaz mody, moi drodzy. To są oczywiście moje ukochane leginsy Stanley McCartney, tak samo buty do biegania. Rzeczywiście na jodze tego nie potrzebuję. No i dzisiaj jest piękny dzień, więc też okulary przeciwsłoneczne. Szczęśliwa Karo po jodze, kocham te zajęcia, to jest Hatha Flow i instruktorka jest niesamowita. Dzień dobry Państwu, ja już wróciłam ze szkoły
Jest bardzo ciepło, więc nie wiem, czemu mam na sobie czapkę. I dzisiaj mam kolejny bardzo fajny dzień. I mam bardzo małą wenę. Kochani, chciałabym poruszyć z wami temat mojej niemocy twórczej. Wspomniałam o tym troszeczkę na Instagramie. Natomiast w tym tygodniu autentycznie mam kryzys i musicie mi to wybaczyć. Nie mam w ogóle pomysłów na opisy na Instagramie, nie mam pomysłów na to, co mam do was mówić w kontekście takim, że dzieją się u mnie różne rzeczy, tak? Mam jakieś przemyślenia, ale autentycznie mam totalną blokadę, jeżeli chodzi o to, żeby się na ten temat wypowiedzieć. A strasznie mnie to zawsze boli, że wiem, że poświęcacie czas na to, żeby obejrzeć ten film i chciałabym, żebyście jak najwięcej z tego wynieśli. Więc przepraszam was za to, że ten film jest taki troszeczkę bez sensu, ale może właśnie o to chodzi. Może warto powiedzieć o tym, że jako na twórcy wywiera się na nas trochę takiej presji, ale sądzę, że raczej sami ją na sobie wywieramy, przynajmniej ja tak mam. Że każdy z nas ma takie tygodnie, gdzie jest taki totalnie mech, wiecie, 2 na 10. A ja mam straszne poczucie winy, kiedy taka jestem. W ogóle serio, wyglądam, jakbym się miała rozpłakać, czuję się naprawdę dziwnie. Ale nie chcę się rozpłakać. W każdym razie byłam wczoraj na filmie Boy Erased o tym, jak pastor i jego żona wysłali swojego nastoletniego syna do ośrodka, ośrodka takiego kościelnego, który ma wyleczyć go z homoseksualizmu. Także w ogóle straszna sprawa. Dowiedziałam się, że w Stanach Zjednoczonych ponad 700 tysięcy osób przeszło tego typu traumatyczne szkolenie, nie wiem jak to w ogóle nazwać, doświadczenie. Film jest ogólnie średni, ale temat jak najbardziej ważny, także jeżeli macie chwilę, to obejrzyjcie, ale nie szłabym to do kina. Ręka mi już powoli odpada, słuchajcie. To co chcę powiedzieć, to że dzisiaj idę do mojej koleżanki Ani, będziemy sobie gotować i spędzimy sobie miły wieczór. Jutro jest live i w niedzielę są Oscary i idziemy właśnie z Kart, z moją przyjaciółką, na oglądanie całą noc Oscarów. Jest to taka impreza w ogóle z różnymi grami, jedzeniem, piciem i tak dalej, cała noc. Także to będzie ekstra dzień, a w międzyczasie oczywiście u mnie nauka i praca, także raczej moje życie samotnika też jest kolejny temat, który mogłabym poruszyć, to jak samotne jest życie osoby, która jest twórcą internetowym, bo nie idę do biura, do miejsca, gdzie są inni ludzie, tylko większość czasu spędzam sama i muszę naprawdę się wysilić, żeby jakby stworzyć sobie takie warunki, gdzie mogę mieć interakcję z ludźmi. Także no, mam nadzieję, że to się we mnie obudzi jutro na przykład i po prostu to będzie ciekawsze, ale mam pomysły na dwa vlogi. Jeden vlog to będzie co jadłam w ciągu tygodnia, czyli mówię o każdej rzeczy, której jadłam, czyli taki foodbook tygodniowy. I jeden tydzień to myślałam, żeby było tydzień bez Instagrama. Co wy na to? Chociaż kurczę, teraz jak będziecie oglądać, to już będzie za późno, więc nie wiem, po co z wami się tym dzielę. Może was zapytam na przykład w ulubieńcach, którzy się ukazali wcześniej i wtedy, no, gadam do siebie. Dobra, znikam. Ja nie pokazałam wam obiadu, czyli mojej ekstra sałatki, bo się ładował aparat, ale to jest moja kawka z rana, której nie zdążyłam wypić, i mój mus czekoladowy, który po prostu już muszę zjeść, bo się boję, że nie przetrwa. W momencie, w którym robisz praktycznie 15 km dziennie, wybierasz buty do biegania następnego dnia. Mimo, że idziesz tylko na spacer. Polecam spacery późnym popołudniem. Podziwiam sobie, jak dzieciaki pływają. Nie wiem, czy tam widzicie. I słucham podcastu, wywiadu z Lauren Toyora. Wiosna jest. Jest 17:17, więc to już jest dobry znak, żeby zacząć nagrywać. Słuchajcie, ten vlog zaczyna mi się podobać. Tyle się mówi o tym, jak ważne jest, żeby wracać do natury, żeby być w naturze, w sensie na świeżym powietrzu. I ja tego zupełnie nie doceniałam, słuchałam tego, wiedziałam, że tak jest, ale nie zauważyłam, jak bycie w takim miejskim zgiełku powoli mnie wykańcza i gdzieś tak mnie wypala. I wydaje mi się, że ta moja niby alergia, to jest oczywiście zmiana pogody, ale też możliwe, że się przeziębiłam. Nie wiem w jaki sposób, ale czuję się strasznie dziwnie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Co prawda jeszcze jest oczywiście ponuro. Ale dopiero idę od jakichś 30 minut i prawie cały czas jest wokół mnie tylko rzeka i dużo rowerzystów, którzy mnie teraz stresują. Momencik.
Pytanie za 100 punktów, czy Karolina kiedykolwiek zacznie się czuć komfortowo przed kamerą? W każdym razie po raz pierwszy, jak nagrywam tego vloga, czuję się tak, jakbym patrzyła na siebie z perspektywy trzeciej osoby. Jakby strasznie się oceniam, nagrywając. O, to jakaś piękna polana. Nie no, słuchajcie, ale właśnie chcę wam powiedzieć, że ten spacer dał mi tyle jasności myślenia. I tak wiele rzeczy mi odpuściło. Czuję się naprawdę świetnie i planuję w niedzielę też sobie zrobić jakiś taki wypad przed Oscarami. Typu właśnie pojechać na plażę, poczytać książkę, bo złapałam się nad tym, że po prostu w ogóle nie poświęcam na to czasu. Że cały czas jestem w takim stanie go, go, go. W kółko, tak, no wiadomo, mam też jakieś spotkania towarzyskie, które są oczywiście rozrywką, ale oprócz tego, że wieczorami, ewentualnie podczas obiadu sobie włączę jakiś serial, to zawsze po prostu muszę zrobić albo coś, albo montować jakiś podcast, albo coś dograć, albo napisać jeden cały rozdział od razu, albo napisać zaliczenie za 3 tygodnie. Jakby cały czas sobie mnożę te obowiązki. I mam problem z tym, żeby odpoczywać. Też jestem taką osobą, która jakby ja odpoczywam robiąc, lubię aktywnie spędzać czas i to mi dodaje energii. Nie potrzebuję dużo czasu w takim stanie spoczynku. Natomiast po prostu zauważyłam, że się autentycznie wypaliłam, że przegięłam w ostatnich dniach, robiąc. I muszę się nauczyć po prostu chillować. A pomijając fakt, że jest piękna natura, to wokół mnie jest taka średnia okolica, więc nie powiem, żebym jakoś się czuła ekstra, ale na szczęście jeszcze nie zaszło słońce. Także no, spędzę sobie cudowny wieczór z Anią i coś tam wam na pewno pokażę, ale generalnie odezwę się jutro. Mam nadzieję w bardziej zmotywowanym nastroju. Gdyby ktoś myślał, że Edynburg to tylko średniowieczne, cudne wzgórza, miasta i tak dalej, to mamy też takie piękne okolice. O, więc pozdro. I to jest curry z... Boże, żebym teraz jeszcze przypomniała sobie, co tam jest. Z cukinią, marchewką, jarmużem, cieciorką, na mleko kokosowym, z prosecco. Kluczowy składnik. Cześć kochani. Witam was w sobotę. Idę biegać, także... Jest, udało się. Widzimy się, jak wrócę z zakupami. Oh, dzień dobry państwu. Cóż za piękny kadr, nie powiem. Taki równy. Wróciłam! Godzinkę mi nie było i czuję teraz, że coś mnie bierze. W każdym razie zrobiłam bieg życia. Było naprawdę ciężko. Tak mi się chciało pić, jak dobiegłam. Dobiegłam ekspresowo. Dobiegłam tam 2,5 piosenki. No może 3, czyli niecałe 10 minut. Nie wiem, jak to jest daleko. Nie. Sorry, z te szelesty. To co? Może sprawdzę, jak to jest daleko. Tesco. Momento pequeñito. Tesco Superstore. 2 kilometry. Czy 2 kilometry w 10 minut. Niecałe. Jest dużo czy mało? Nie mam pojęcia. Mam cały worek zakupów w mojej torbie Planeta albo Plastik. W przyszłym tygodniu planuję, czy jutro planuję ugotować na przyszły tydzień chili, słuchajcie, chili z dynią. Z jadłonomi i chciałam powiedzieć, że dzisiaj czuję się już coraz lepiej. Ten bieg po prostu bardzo mi dał dodał skrzydeł, to raz, a dwa też, sorry, że tak się przeglądam, ale jeszcze nie widziałam się za bardzo. Miałam też dzisiaj z wami live'a, który był super. Te live'y dają mi tyle radości, to jest naprawdę mega. Natomiast na live'ie poczułam inspirację i opowiem wam dzisiaj o mojej największej wegańskiej wpadce. Bo to jest hit, ta historia to jest hit, moi drodzy. W każdym razie kupiłam też dużo, dużo sałat na przecenie, bo to jest dużo takich redukcji, takich przecen właśnie i można kupić sałaty jako dobry deal. Rozpraszam się jak zwykle. W każdym razie muszę rozpakować zakupy i wykąpać się, a potem wam powiem tę historię. Mój sobotni obiadek, słuchajcie, to będzie brokuł z bułeczką. Tutaj mam szpinak, którego miałam za mało, więc połączyłam trochę mieszanki sałat. I moi drodzy, pieką się ziemniaczki. Ja generalnie czuję się 1000 razy lepiej po tym biegu. Odkurzyłam, wykąpałam się, zrobiłam sobie peeling, nałożyłam sobie serum
na twarz. Pozwalam moim włosom teraz naturalnie sobie wyschnąć. Zobaczymy, jak tam będzie ich stan i robię sobie mega obiad i chilluję. Kochani, tak niewiele potrzeba do szczęścia. Jestem mega dumna i siadam do jedzenia. Postanowiłam zrobić sernik, a jako, że nic nie mam, to gotuję ryż z daktylami na mleku kokosowym z dodatkiem orzechów nerkowca. Do tego pójdzie trochę cynamonu i zblenduję całość z cytryną i będzie serniczek i zrobię taki specjalny deser, który Wam pokażę. No cóż, łakomstwo matką wynalazków. Wygląda to niepozornie, moi drodzy, ale mamy tutaj warstwę, którą zrobiłam z batonika zdrowego, warstwę puddingu i warstwę gorzkiej czekolady zmieszanej z masłem orzechowym. Teraz to trochę zastygnie mi w lodówce i jaram się mega. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca, a ja całe popołudnie w domku. Kochani, wierzę, że to jest pyszne. Jeżeli jest pyszne, piszę to teraz na ekranie. W ramach akcji Karo stara się odpoczywać, oglądam Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Natomiast chciałam powiedzieć, że ta masa serniczkowa, naprawdę nie bójcie się dodawać dużej ilości cytryny i dużej ilości czegoś słodzącego. Ona musi być słodka i kwaśna, u mnie było średnio, ale polewa i spód tak się fajnie komponują, że jest pyszka. Krótka historia, mam pastę na naleśniczki, która była moim dodatkowym deserem wczoraj, ale stwierdziłam, że wolę go zjeść na śniadanie. Także mam nadzieję, że jest dobry. Ja wiem, że to jest totalny bałagan i mówię z pełną buzią, ale to jest raj, moi drodzy. Przepis na to, to jest 5 łyżek mąki gryczanej, łyżka siemienia lnianego zmielonego, minimalnie mniej niż drugie tyle mleka lub wody, trochę syropu klonowego, troszeczkę sody, ale nie trzeba, i cynamon. I to tyle. Na oleju kokosowym boskość. Dotarliśmy, aż wyszło słońce. Uff. To jest chyba, kochani, najpiękniejszy dzień jak do tej pory. Jest po prostu cudnie, mój humor jest ekstra. Witajcie, kochani. Postanowiłam, że zrobię takie małe get ready with me i powiem Wam historię, którą obiecałam. Sprawdzam, czy mam zamknięte drzwi. Opowiem Wam historię i przy okazji się naszykuję. I to jest ostatni raz, kiedy się do Was odzywam tak naprawdę w tym tygodniu, bo tak jak mówiłam, lecę na oglądanie Oscarów. No i znając mnie, to pokażę Wam moją kolację, czyli nachosy. Zobaczycie, mega miejsce. Nazywa się The Old Who's. A potem pewnie zrobię jakieś dwie krypto przebitki z imprezki. Dlatego teraz z Wami po prostu pogadam. Generalnie ulewam makijażowy zastój, powiem tak, bo właśnie zrobiłam przekąskę i Ewelina Antonowicz, którą mogliście poznać przy podcaście z Fashion Revolution, mówiła o burakach z masłem orzechowym, więc zjadłam takiego oatcake'a z masłem orzechowym i burakiem i miała rację, to jest życie. Generalnie użyłam podkładu z Isadory połączonego z kremem ochronnym miejskim z Recibo i chciałabym może nałożyć sobie jakiś rozświetlacz, ale się boję, że mi się zważy. Poczekajcie. Zostało zadane mi pytanie o to, jaka była moja największa wegańska wpadka. Moja największa wegańska wpadka miała miejsce... Ja staram się teraz wycisnąć korektor, więc wybaczcie. Miała miejsce 3 lata temu, dokładnie, w Edynburgu, kiedy to byłam na pierwszym roku studiów i... Ups, okej. Okay. I moja ciocia mojego ówczesnego chłopaka dała nam kapustkę. Dała nam kapustkę, bo to było chyba tak, że ktoś przyjechał w odwiedziny i przywiózł nam kapustkę od cioci i ciocia dała nam wegańską kapustę.
No i ja przyszłam sobie ze szkoły, byłam sama i stwierdziłam, że zjem tę kapustkę. No więc upewniłam się, że jest wegańska, tak, tak, fajnie, fajnie. Pewnie się zapytałam, no i tak sobie siedzę, pamiętam, dokładnie pamiętam ten moment. Siedziałam sobie przy stole i tak jem tę kapustę, coś tam oglądam. Tak jem, żuję. Myślę sobie, co to jest? Coś właśnie rozgryzłam. To smakuje jak boczek. Jak skwarek boczku. Nie chcecie wiedzieć, co to było, co to się działo wtedy. Zadzwoniłam do mojego wczesnego chłopaka, praktycznie zapłakana. Drama totalna, też trochę oczywiście przesadzam, tak myślę, z perspektywy czasu, chociaż z drugiej strony, kurde, to było dosyć straszne. I ja mu powiedział, że Boże, przecież był pewien, że to jest wegańskie, tak mu powiedzieli, że masakra, więc ja po prostu się załamałam. Odłożyłam to jedzenie. No i nie wracałam do tego jakoś specjalnie. Generalnie wniosek jest taki, że jeżeli wam się coś takiego zdarzy, to oczywiście nic się nie stało i generalnie trzeba żyć dalej. Natomiast tak jak zdarzyło mi się parę razy przez przypadek zjeść na jakiś nabiał, pamiętam, że to też było jakoś prawie 3 lata temu, że byłam w restauracji w Krakowie i dostałam taki talerz humusów i potem się strasznie źle czułam, miałam sensacje żołądkowe, było okropnie. I okazało się właśnie, że w jednym z tych humusów była śmietana, mega. Gdyby nie to właśnie, jak zareagował mój organizm. Generalnie, słuchajcie, tak średnio to wygląda. No trudno, będzie ciemno. No, to była moja największa wpadka, zjadłam boczek, ale tak to nigdy nie trafiłam na mięso, w żadnej sytuacji nie miałam już takich akcji. W każdym razie, co ja teraz nakładam? Tak, korektor z Purobio i teraz mam, słuchajcie, jakąś próbkę marki Pupa, to jest jakiś puder, ale to dostałam go strasznie dawno temu i po prostu go używam, bo stwierdziłam, że muszę zacząć zużywać produkty, które posiadam, więc sobie go wzięłam teraz z Polski. No, w każdym razie dzisiaj idę na to oglądanie. Byłam, słuchajcie, na wzgórzu Blackford Hill, było wspaniale. Byłyśmy z moją przyjaciółką Anią i z takim kolegą z Hiszpanii, więc sobie trochę pogadałam po hiszpańsku. Pogoda była rajska, było z 15 stopni, było słońce. Było absolutnie prześlicznie, naprawdę. To był najpiękniejszy dzień, jaki tutaj do tej pory doświadczyłam. Więc czuję się ogólnie super. Mam bardzo dobry humor. Nagrywam dla was sukcesywnie nowe odcinki mini podcastów, które będą się ukazywały w kwietniu, które są relacją z Kongresu Medycyny Integralnej, tylko tak bardziej szczegółowo. Dzisiaj na przykład nagrywałam wstęp i zakończenie do odcinka o medycynie przyszłości, mega ciekawy. Wcześniej już nagrałam inne, też o alergiach, o zanieczyszczeniu, będzie o jodze i medytacji, będzie o adaptogenach. Chociaż jeżeli interesują was adaptogeny, to zapraszam do odcinka z Olą Dębską z Cosmic Pantry. Ojej, przepraszam. Nałożyłam sobie bronzer, który mam od lat, też taką próbkę. Ale na cień nałożę sobie, że ja się w tym vlogu nie umiem wysłowić. Jako cień nałożę sobie jeszcze cień z Puro Bio. Nie chciałam powiedzieć jako na cień, tylko na powiekę oczywiście. W odcieniu 05 i to jest taki przepiękny odcień miedziany. Tylko do tego to by mi się przydało jakieś lustro, bo naprawdę nie chcę mieć tej miedzi po prostu na całej twarzy. W każdym razie, no, w ramach moich dygresji, których na pewno uwielbiacie słuchać, to chciałam powiedzieć, że zjadam sobie właśnie taką mini kolację, taką jakby pre-kolację, czyli tak, pytajcie się mnie, czy jem przekąski. Bardzo rzadko, ale w sytuacji, w której idę, wiecie, na kolację na godzinę 20 i czeka mnie całą noc na impreza, no to myślę, że godzina 17:30 to jest dobry czas, żeby sobie pyknąć jakąś przekąskę. Zjadłam pomarańcze, zjadłam gruszkę i zjadłam, Boże, właśnie tego oatcake'a z burakiem z rosem orzechowym. Natomiast wcześniej jadłam super sałatkę jarmużową, też z burakiem, przepyszną.
oraz jadłam batonika takiego zdrowego, orzechowego, więc dzisiaj masło orzechowe jest po prostu królem. Na szczęście nie idę w miejsce, gdzie dostanę sos orzechowy. Także idziemy do The Old Who's, która jest miejscem, która jest pubem, który słynie z takich wielkich nachosów i burrito i też oczywiście takich typowych przekąsek typu onion ringsy. Natomiast mają wegańskie nachosy, które ja już też kiedyś jadłam. Oczywiście nie mam tutaj tuszu do rzęs, bo po co? I one są z wegańskim serem, z chili i z guacamole. Zabawne, dzisiaj zrobiłam meal prep na cały tydzień i przygotowałam chili, więc idealnie będę jadła chili 5 dni z rzędu. No ale cóż, jak się nie myśli, to tak jest. Właśnie miałam taki plan, że właśnie chili z guakiem, z batatem, z ryżem i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, będę się powtarzała. I właśnie chcę powiedzieć, że kolejne filmy to na pewno będzie jeden film, w którym dzielę się przepisem na moją owsiankę i na moją sałatkę, tak żebyście mieli te dwa przepisy, bo to jest bardzo ważne i wiele osób mnie o to pyta i to jest naprawdę duża część mojego jadłospisu. Kolejna rzecz, Jezus, jestem tak chaotyczna, słuchajcie, bo dobra, zrobię sobie usta w tym czasie. Nie wiem, czy to tym chcę, ale na razie tak sobie obrysuję. Kolejny film to będzie na pewno co jem w ciągu tygodnia, czyli wszystkie posiłki. Postaram się dla was stworzyć. I jeden film to może będzie właśnie tydzień bez Instagrama. I chciałam wam się pochwalić, słuchajcie. I to będzie już koniec, bo się rozgaduję. Codziennie, czy co niedzielę rano o 9:30 dostaję powiadomienie, jak tam moje zużycie, jak mój screen time, czyli ile czasu dziennie poświęcam na patrzenie w telefon. Spadł o 64% w stosunku do poprzedniego tygodnia i miałam 14 minut dziennie, wyobraźcie sobie. To jest ekstra, jest tak się cieszę, miałam taki smętny tydzień, jak wiecie, byłam dziwna. I ktoś mógł pomyśleć, że całymi dniami siedzę i oglądam jakieś rzeczy na telefonie. A tu się okazało, że nie, ale dzisiaj zorientowałam, nie wiem jak to zrobiłam, cały czas oglądam seriale. Tak, you know. Ale przynajmniej nie scrollowałam bezmyślnie, taki plus. Jest 18, z jakieś półtorej godzinki muszę wyjść, więc ja teraz sobie zrobię rzęsy. Poprawię sobie włosy, ale idę w związanych, bo nie chcę używać znowu prostownicy, chcę trochę je oszczędzić. I pokażę wam się może jak wyglądam przed wyjściem. Kilka klipów z całego cudownego wieczoru, ale już się oficjalnie z wami żegnam i dzięki za to, że byliście ze mną. Pa! Chciałam powiedzieć, że tak wygląda nachos dla dwóch osób. Dla porównania to jest moja ręka, więc nie wychodzimy stąd. Uczta życia, moi drodzy. Kochani, wróciłam do domu. Jest 4:30. Ja wyglądam, jakbym pracowała przez cały dzień. Wygrał Green Book. Jestem przeszczęśliwa. Było ekstra. Kocham kino, kocham filmy i dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym tygodniu. Bardzo jestem za was wdzięczna.